Cześć. Za chwilę przedstawię Wam informacje dotyczące interpretacji wiersza. Będą to terminy: wiersz sylabiczny i wiersz wolny, średniówka, przerzutnia, przenośnia, obraz poetycki, pytanie retoryczne, rodzaj oraz gatunek literacki, biografia. Wiersz sylabiczny. Jest to typ wiersza numerycznego, mający równą liczbę sylab, w którym akcent jest stały i pada zawsze na przedostatnią sylabę wersu. Po raz pierwszy wiersz sylabiczny został zastosowany w polskiej poezji przez Jana Kochanowskiego. Najczęściej pisany jest 11 lub 13 z głoskowcem. W wierszu sylabicznym zdanie nie zawsze kończy się w wersie. To znaczy, że występują w nim przerzutnie. Przerzutnia. Termin ten oznacza przeniesienie wyrazu lub części zdania do następnego wersu lub strofy w celu zaakcentowania wypowiedzi bądź zwiększenia jej dynamiki. Średniówka. Jest to termin oznaczający stały akcent, który pojawia się w wersie zawsze po tej samej liczbie sylab. Występuje on w wierszu sylabicznym. Wiersz wolny. Jest to typ wiersza, który należy do systemu nienumerycznego. To znaczy, że jego budowa nie opiera się na zgodności liczby sylab, stóp i zestrojów akcentowych w wersie. Długość wersów w wierszu wolnym nie musi być analogiczna i nie jest określona żadnymi regułami. W wierszu wolnym mogą, ale nie muszą pojawiać się rymy. Mogą one być także stosowane niekonsekwentnie. Wiersz wolny popularny był zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym i polskiej poezji XX wieku. Przenośnia, inaczej metafora. Jest to figura stylistyczna występująca zwykle w poezji. Oparta jest ona na skojarzeniu dwóch odległych kontekstów lub zjawisk. Realizowana jest ona przez przeniesienie nazwy jednego zjawiska na drugie. Na przykład stalowe nerwy. Pytanie retoryczne. Jest to figura stylistyczna w postaci pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Gatunek literacki. Jest to forma utworu literackiego, podrzędna w stosunku do rodzaju literackiego, nadrzędna zaś do odmiany gatunkowej, np. powieść czy nowela. Nauka o gatunkach i rodzajach literackich to denologia. Biografia. Jest to opis życia i osiągnięć jakiejś osoby w formie wypracowania naukowego lub popularnonaukowego lub w postaci utworu literackiego, na przykład powieści biograficznej. Często przybiera ona także postać filmową, jako dokument lub film fabularny oparty na faktach. Specyficzną formą biografii jest autobiografia, w której autor sam opisuje wydarzenia z własnego życia. W celu utrwalenia poznanych przed chwilą informacji,
Zapraszam Was do rozwiązania testu.